24 grudnia wspominamy błogosławionego Bartłomieja d'Almonte, prezbitera. Bartłomiej urodził się 3 listopada 1726 roku jako piąte dziecko w zamożnej rodzinie w Bolonii. Był otaczany wielką troską i życzliwością, gdyż czworo dzieci w tej rodzinie zmarło kilka dni po narodzeniu. Rodzice zapewnili mu szczęśliwe dzieciństwo i możliwość nauki w szkole prowadzonej przez księży jezuitów. Bartłomiej pragnął zostać kapłanem, jednak sprzeciwiał się temu jego ojciec. Mimo to święcenie kapłańskie przyjął 20 grudnia 1749 roku w wieku 23 lat. Zaraz po święceniach, z polecenia papieża Benedykta XIV, pełnił funkcję administratora diecezji w Bolonii. Równocześnie także, z polecenia papieża, przez 2 lata kontynuował studia teologiczne. Był bardzo gorliwym kaznodzieją. Ksiądz Bartłomiej założył pobożne dzieło misyjne. Przygotowywał w nim kapłanów do głoszenia kazań i pracy duszpasterskiej. Zmarł 24 grudnia 1778 roku w Bolonii. W dniu beatyfikacji 27 września 1997 roku papież święty Jan Paweł II tak o nim mówił. Ziemska działalność Bartłomieja Marii d'Almonte, choć charakteryzowała się typowo wewnątrzkościelnym zaangażowaniem, takim jak misyjne przepowiadanie ludziom i kształcenie kapłanów, wywarła niemały wpływ na samą tkankę cywilną narodu, skutecznie przyczyniając się do promowania w nim elementów sprawiedliwości, zgody i pokoju. Również dzięki pracy misjonarzy w ojczyźnie, takich jak Nowy Błogosławiony, naród włoski zdołał przez wieki zachować to dziedzictwo wartości ludzkich i chrześcijańskich, które jest jego najcenniejszym skarbem i stanowi najbardziej znaczący wkład, jaki może wnieść w budowanie nowej Europy. Sława o skuteczności misji wśród ludzi oraz świętości i hojności księdza Bartłomieja rozchodziła się tak szybko, że trudno było mu spełnić wszystkie prośby. Do chwili śmierci w wieku zaledwie 52 lat głosił misje i rekolekcje ludowe w ponad 60 diecezjach włoskich. W czasach, gdy formacja do kapłaństwa nie była tak gruntowna jak dzisiaj, ksiądz Bartłomiej Maria zdawał sobie sprawę z potrzeby istnienia kapłanów diecezjalnych, którzy w pełnej jedności ze swoim biskupem byliby całkowicie dyspozycyjni do głoszenia kazań. Aby odpowiednio ich przygotować, założył pobożne dzieło misyjne, które stało się istną kuźnią apostołów. Był przekonany, że na trudnej drodze do świętości nie można być samoukiem, dlatego zadbał o odpowiednie zaplecze intelektualne i formacyjne dla swoich współpracowników, proponując im wartościowe pisma duchowe, które osobiście pisał. Skąd jednak ksiądz Bartłomiej Maria czerpał tyle zapału i wigoru do tak wyjątkowej posługi? Msza święta, adoracja eucharystyczna i spowiedź sakramentalna były w centrum jego życia, działalności misyjnej i duchowości. Częste ślady tej pobożności eucharystycznej znajdujemy w jego pismach, z których przebija codzienna troska o zbawienie dusz, priorytet jego ascetycznego i duszpasterskiego zaangażowania. Całe jego życie było wzorowane na posłudze Chrystusa niestrudzonego w głoszeniu prawdy i piętnowaniu wad, ale gościnnego i miłosiernego wobec grzeszników. W ten sposób ksiądz Bartłomiej stał się żywą ikoną tego, który jest bogaty w miłosierdzie. Pokochał też Matkę Bożą, szczególnie czcił ją jako Matkę Miłosierdzia. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Bartłomieja na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.